Bitcoin wystrzelił w ostatnie 3 godziny na ponad 2300 dolarów. Dlaczego mamy akurat teraz taką zmienność? Zaraz na to pytanie odpowiem w tym materiale. Omówimy też ogólną sytuację na rynku kryptowalut i co dalej z naszym długoterminowym trendem, który tutaj mamy. I w ostatniej części filmu powiem też coś o Ethereum, bo tam też mamy jedną fundamentalną zmianę dla rynku, drugiej najwyższej. Kryptowaluty, w tej całej hierarchii. Ale zanim to wszystko powiem, to pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna i przekazuję tylko swoje subiektywne opinie. Dobrze, to zaczynajmy. Czemu w ogóle Bitcoin wystrzelił? No mamy teraz wzrost dosłownie w te 3 godziny na 4% ponad do góry. To jest bardzo dużo na rynkach finansowych. No i dlaczego? Chciałbym Was poinformować po pierwsze, że Premier Słowacji zadeklarował, że y, omawiane są właśnie wysyłki wojsk NATO na Ukrainę. To jest pierwszy niepokój, który mógł tutaj zmienić y, zmienność. Y, I drugi taki niepokój to jest to, że wznowiły się y, działania na Izraelu. Mamy atak na y, Lebanon. A Bitcoin, pamiętajmy, że zawsze reaguje wzrostami na różnego rodzaju niepokoje. Tutaj Bitcoin, właśnie podobnie, się zachowuje jak złoto czy ropa w takich momentach. Także, według mnie, dlatego mamy taką zmienność. I co to dla nas zmienia, dla analityków? No, wybiliśmy szczyt z 20 lutego, maksimum tego dnia, i mamy kontynuację tego podręcznikowego ruchu. Strukturalnego do góry, schodkowego, tak? Czyli mamy znowu e, niższy szczyt, e, i teraz robimy właśnie wyższy szczyt, tutaj e, wyższy dołek, oczywiście, przepraszam. No i tak, na ten moment jest jeszcze scenariusz, w którym ten bitcoin wróci do pułapu tej konsolidacji. Dlaczego? Bo te wybicie szczytu jest jeszcze niepotwierdzone. Zawsze pamiętajcie, że jak są wybijane ważne poziomy na rynku, to czekamy na zasadę tak zwanych dwóch, świe dwóch świec. Czyli jeżeli ta świeca za 2 godziny i 17 minut zamknie nam się tutaj powyżej tego wierzchołka z 20 lutego, to musimy jeszcze poczekać na jedną świecę, która nam to wszystko potwierdzi. W takiej sytuacji, jeżeli dostaniemy to potwierdzenie, to ca cała ta konsolidacja i ludzie, którzy. Ym, sprzedawali bitcoina w tej konsolidacji, bo tutaj yy, no mechanicznie można stwierdzić, że ktoś tego bitcoina sprzedawał, tak, dostaliśmy wiele strzałów do dołu, także to jest pewność, że ktoś tutaj tego bitcoina sprzedawał i w sytuacji, gdy potwierdzimy wybicie yy, tej konsolidacji, to ta cała strefa ci wszyscy sprzedający Będą nam generować tutaj opór pro w wzrostowy. W związku z czym będziemy mogli z tej konsolidacji tutaj szukać przyłączenia się do tego aktualnego trendu wzrostowego. I tak, jaki jest target tego trendu? Ja już od dawna mówię tutaj subskrybenci będą wiedzieć, ale dla nowych osób, jeszcze powiem, 57 tysięcy dolarów dla mnie to jest target dla tej hossy bitcoina aktualnej. Nie mówię, że tak ogólnie bitcoin dojdzie do 57 tysięcy i po prostu skończy się hossa i, i będzie po prostu krach. No nie. Chodzi mi tutaj o to, że jak dojedziemy do 57 tysięcy, to to jest pierwszy taki opór z wyższych interwałów, który może tu wywoływać na rynku głębsze korekty. Także tak, 57 tysięcy oczekuję od tej strefy spadków, natomiast to, to będą dla mnie tylko takie spadki, z których owszem, wyjdę ze spota, zredukuję go, ale nie w pełni. Czyli oczekuję tutaj po prostu korekty od tej strefy w tym długoterminowym trendzie wzrostowym. Także to, jeśli chodzi o target, i chciałbym pokazać Wam też przede wszystkim inne rynki krypto, jak się one zachowują, bo Bitcoin, Dał tutaj trochę czasu na, na uzupełnienie tych wzrostów na innych rynkach, to znaczy, Ethereum mamy też wyraźne wzrosty. Wygląda to o wiele lepiej niż na Bitcoinie, ponieważ wzrost jest dynamiczny. I mówiłem o jednej ważnej zmianie, jaka się tutaj zadziała na rynku Ethereum. Mianowicie, jeszcze pokażę Wam na szybko Bitcoina, tylko na chwilę, ponieważ na Bitcoinie. Dokładnie ze względu na tą konsolidację, mieliśmy tu wyznaczoną strefę podażową. I Bitcoin tą strefę podażową już dawno wybił. Już tydzień temu ponad tą strefę Bitcoin wybił. W związku z czym, właśnie dla mnie, były potwierdzone te wzrosty do 57 tysięcy. I dosłownie kilka dni temu ta sama sytuacja wydarzyła się na rynku Ethereum. To znaczy, Ethereum, tak samo jak Bitcoin, dla mnie już potwierdził, wypełnienie tego range'u, czyli wzrost po prostu tutaj dla Ethereum 3858 dolarów i no to są rynki podobne, tak, to są rynki krypto, dlatego te strefy układają się na rynku bardzo podobnie. I tutaj też na Ethereum, podobnie jak na Bitcoinie, mamy strefę, od której oczekuję po prostu korekty. Tutaj nie, nie oczekuję zawrócenia trendu, tylko Ruchu korekcyjnego od tej strefy. A na Ethereum z niższych interwałów można tutaj się kusić o dołączenie do tego trendu i do tej dynamiki, która aktualnie panuje, po zretestowaniu tej konsolidacji, czyli to będzie cena od 3033 dolarów do ceny 2868 dolarów. To jest dla mnie dobra cena. Z przewagami wzrostowymi, po prostu, gdy kupujemy w tej strefie, to mamy statystyczną przewagę na to, że taki handel będzie po prostu zyskowny. No i tak, takie dłuższe omówienie długoterminowe podlinkuję w opisie, bo już to większość tutaj oglądających zna. Także nie będę tego powtarzał. To były dla mnie takie kluczowe aktualizacje, które ostatnio na rynku się zadziały. Ja y, Was pozdrawiam, życzę miłego i udanego tygodnia handlowego. Cześć.